Audio? Wizualny. Dobry wieczór lub dzień dobry. Wita się Karol Szefraniec, kolejny odcinek audiowizualnego, czyli podcastu poświęconego filmom i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Bardzo mi miło. Podcast znów powraca po troszkę dłuższej przerwie. No, i z jednej strony trwają Nowe Horyzonty i na Facebooku dość aktywnie opisuję, co tam można zobaczyć i niektóre refleksje, a jednocześnie obiecałem, że również podcastowo będę nadawał z tego festiwalu. A z drugiej strony też jestem winien troszkę nadrobienia zaległości, bo chciałem opowiedzieć o dwóch filmach, które są już dość dobrze opisane. Wiele osób o nich wspomina, często się je poleca, ale też niektórzy prosili mnie o to, żeby się tymi filmami zająć. Właściwie tymi tytułami, bo to jest jeden film, jeden serial. I faktycznie będzie taka polecanka kinowa. Mianowicie troszkę więcej opowiem o filmie Green Knight. Natomiast również opowiem w tym odcinku w ramach Nadarbiania Zaległości o serialu Royst 97. O tym serialu akurat, o którym już bardzo e, wiele jest i wiele istnieje w internecie, chcę powiedzieć, dlatego że chciałbym go troszkę obronić. To jest serial, który jak się okazuje bardzo dzieli publiczność, bardzo dzieli krytyków. E, są wobec tego serialu wysuwane pewne zarzuty. Ja tutaj nie chcę mówić, że te zarzuty są. Nietrafione, ale wydaje mi się, że być może da się na ten serial spojrzeć troszeczkę inaczej niż patrzą na niego niektórzy. I jeśli popatrzymy na to inaczej, no to wtedy e, możemy usprawiedliwić, tak mi się przynajmniej wydaje, pewne specyficzne zabiegi, które tam się znalazły. Postaram się i o Green Knight i o Royce 97 opowiadać bez zbędnych spoilerów, a jednocześnie mam nadzieję, że właśnie po pierwsze to zachęci do obejrzenia, a z drugiej strony. Pewne rzeczy, mimo wszystko, wyjaśni. Na koniec będzie też o nowych horyzontach, troszeczkę opowiem o tym, jaka jest ich specyfika w tym roku i czego tutaj się spodziewamy i co już oglądamy. No i to jednocześnie będzie taka zapowiedź tego, co w najbliższych dniach będzie się pokazywać tutaj w ramach audiowizualnego, bo postanowiłem, że będę już do końca festiwalu co jakiś czas wrzu wrzucał takie audiodzienniki nowohoryzontowe, które będą dostępne tylko w tych podcastowych, na tych podcastowych portalach, nie będzie tego na YouTubie, tak jak te pełne odcinki, no ale potem jeszcze jak się już wszystko skończy, to zrobię taki odcinek podsumowujący całe nowe horyzonty. A więc zapraszam do posłuchania odcinka, który właśnie będzie taki troszkę nowohoryzontowy, a troszkę nadrabiający to, co miało być wcześniej. Wbrew pozorom to wszystkie tematy, które są w tym odcinku troszkę się ze sobą łączą, bo Royst łączy się z Nowymi Horyzontami poprzez Wrocław. I chociaż serial Royst 97 nie dzieje się we Wrocławiu, dzieje się w tym samym mieście, w którym działa się pierwsza część Roysta, czyli właściwie do końca nie wiadomo gdzie, ale jest to gdzieś południowy zachód Polski, gdzieś w okolicach Krakowa. Miasteczko takie wydaje się bardzo typowe dla takich małych miast, które są na tyle duże, że na przykład mają własne redakcje, własne media, własne gazety. Ale jednocześnie są na tyle małe, że żyją w pewnej autonomii wobec świata zewnętrznego i charakterystyczne dla nich są takie zamknięte układy, które gdzieś w takich miastach rządzą. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo wdzięczne i bardzo charakterystyczne zresztą często dla opowieści kryminalnych, opowieści detektywistycznych miejsca, właśnie jakieś takie małe społeczności, gdzie wszyscy wszystkich znają, wszyscy są ze sobą jakoś powiązani. No a do tego wszystkiego jeszcze. Pojawia się jakaś tajemnica z przeszłości. No i tutaj właśnie z taką rzeczą mamy do czynienia. Natomiast ROS-97 dzieje się w czasie tzw. powodzi stulecia. Jak wiadomo, ta powódź dotknęła również Wrocław. I tak się składa, że Jan Holubek, który nakręcił zarówno Roist, część pierwszą, jak i Roist 97, w tym momencie przygotowuje również dla, Netf na, dla Netflixa serial o właśnie powodzi stulecia, który będzie siedział w tym czasie. Ciekawy jest to zabieg. Mniej więcej w tym samym okresie kręcić dwa seriale, które są powiązane pewnym settingiem, pewną, pewnym tematem. Skąd to wynika? Tego nie wiem. Czy bierze się to z tego, że po prostu nagle Jana Holubka ten temat zainteresował? Może wynika to z pewnych ograniczeń budżetowych, to znaczy można było zbudować pewien świat zniszczony przez powódź i wykorzystać go do dwóch seriali. Jak jest naprawdę, tego nie wiem. Być może jeszcze się tego dowiemy, ale serial o tej powodzi wewrót przed nami, ale tutaj mamy powódź właśnie w tym samym mieście, w którym działał się pierwszy roisna. No to jest delikatnie właśnie powiązane z wrocławską tematyką, więc lekko naciągając możemy ten temat połączyć z nowymi horyzontami. Natomiast z pewnością możemy film Green Knight z nowymi horyzontami połączyć, dlatego że film Davida Lowery jest ewidentnie inspirowany jego język, jego styl jest ewidentnie inspirowany tymi filmowcami, tymi filmowcami, których często pokazuje się na Nowych Horyzontach. Mistrzu jest inspirowany mistrzami slow cinema, takim kinem medytacyjnym, kinem nieoczywistym, kino, które łamie pewne takie w mainstreamowym kinie zastane reguły. I to jest też ciekawe, jak to slow cinema, które kiedyś wydawało się totalną awangardą, już od jakiegoś czasu powoli jego elementy czasami pojawiają się w takim kinie Bardziej mainstreamowym i właśnie mam wrażenie, że David Lowry jest takim reżyserem, który w niektórych swoich e, propozycjach szczególnie tego typu kinem się interesuje, a w dodatku e, w, w tego, w podczas tegorocznych Nowych Horyzontów pokazywany jest film Rok Nieustającej Burzy, e, czyli film nowelowy, kto, w którym mamy takie impresje związane z tym czasem pandemicznym. I mamy tutaj takich mistrzów slow cinema, jak verasa takul, którego jest retrospektywa w tym roku na Nowych Horyzontach, a z drugiej strony właśnie między innymi film Davida Lowery, więc jak najbardziej gdzieś ten Green Knight z Nowymi Horyzontami troszeczkę się łączy. Ale zaczynamy od Roysta. Szanowni słuchacze, Royst to jest serial o bardzo pokręconej historii. I żeby go troszeczkę zrozumieć, zrozumieć i odpowiednio do tego podejść, warto sobie troszkę tę historię przypomnieć. Niezwykłe jest to, w jaki sposób Jan Holubek, syn oczywiście Gustawa Holubka, Magdaleny Zawackiej, ale też bardzo ciekawy operator, który od niedawna jest już samodzielnym reżyserem, właśnie Roist był takim przełomem w jego twórczości, no a potem oczywiście film o Tomaszu Komendzie, który był nagradzany m.in. w Gdyni i w ten sposób Jan Holoubek troszkę wyrósł na taką bardzo bardzo ważną nową postać w polskim kinie. Royce zresztą jest stworzony, można powiedzieć, przez dwóch sławnych synów, dlatego że scenariusz do obu części pisany był razem z Kasparem Bajonem, czyli z synem Filipa Bajona. No i okazuje się, że mamy. Tutaj już kilka takich ważnych nazwisk nowego polskiego kina czy nowego, nowego polskiego filmu, bo w końcu mówimy też tutaj o telewizji, o Netflixie i o serialach. Jan Holubek podobno początkowo pierwszego rojsta miał kręcić po prostu jako film kinowy. Miała to być właśnie opowieść kryminalna, która dzieje się w latach 80., w takim małym mieście, i mamy tutaj różnego rodzaju tajemnice. Które wpływają do dzisiaj, na, czy do, do, do tego czasu, na życie mieszkańców, a więc z jednej strony tajemnice, które są w tej perelowskiej rzeczywistości w 1984 roku, a z drugiej strony coś, co działo się jeszcze wcześniej, co gdzieś w bagnach, które otocza, otaczają miasto, się kryje i o tym czymś wie tylko postać starszego z dwóch głównych bohaterów. Nie wiadomo dlaczego ostatecznie ten film nie powstał w wersji kinowej, natomiast wiadomo, że w tamtych czasach pojawił się na polskim rynku bardzo obiecujący serwis streamingowy Showmax, którego właściciele bodajże byli z Republiki Południowej Afryki i którzy postanowili. Zaryzykować i eksplorować rynek środkowoeuropejski. To już było w tym czasie, kiedy Netflix i Amazon Prime istniał na, istniały na polskim rynku, natomiast Showmax zdecydowanie wszedł w taki sposób, że chcieli pokazać, że będą finansować polskie produkcje. I to miało odróżniać showmaxa od Netflixa, który wtedy był bardzo ubogi, jeśli chodzi o polskie kino czy polskie propozycje. A w ogóle jeszcze wtedy nie, nie produkował żadnych oryginalnych polskich. Produkcji. I, I Szomaks, jak się okazuje, wszedł bardzo na bogato, jeśli można tak powiedzieć, w ten polski serial. Dlatego, że Royst to był naprawdę serial na ówczesne czasy. A to już nie były takie bardzo toporne czasy. No ale mimo wszystko był to serial imponujący, imponujący, jeśli chodzi o promocję. Dlatego, że mieliśmy nową wersję piosenki Izabeli Trojanowskiej, którą śpiewała Brodka. I to było absolutnie wszędzie, w radiu, w telewizji. To było powiązane z teledyskiem i z takim filmem promocyjnym, do którego jeszcze zresztą wrócę. Dodatkowo, jak już zaczęliśmy tego Roysta oglądać, a bardzo się na ten serial czekało, no to mogliśmy zobaczyć znakomitą monografię, znakomity poziom wizualny całego tego serialu, znakomitą charakteryzację. No i tutaj było widać, że wiele pieniędzy w to włożono i to miał być serial, który naprawdę wygląda światowo i że Polacy też coś takiego potrafią nakręcić. No, i prawdopodobnie Jan Holubek, skuszony taką propozycją, postanowił rozbudować, jakby ten scenariusz, który pisali z Kasparem Bajonem, do rozmiarów kilkuodcinkowego serialu. No i to mm, był moim zdaniem początek problemów. Dlatego, że ten pierwszy Royst to do dzisiaj serial niesamowicie nierówny, niesamowicie problematyczny pod wieloma względami. Serial, który wiązał się z pewnego rodzaju podwójnym rozczarowaniem, przynajmniej dla mnie, wtedy, kiedy go oglądałem. I bez zdradzania szczegółów fabularnych, bez spoilerowania, troszkę powiem o tym, na czym przynajmniej w moim wypadku te rozczarowania polegały, i chyba nie tylko w moim. Myślę, że więcej osób tak podobnie tę ten, ten sprawę odebrało. Mianowicie. Całość zaczyna się bardzo ciekawie. Punkt wyjścia jest interesujący jest ważny, ponieważ ten punkt wyjścia będzie związany z pewnymi takimi powtórzeniami, które są charakterystyczne dla Roysta. Mamy oczywiście to wspomniane miasto i w tym mieście dochodzi do podwójnego morderstwa. Zostaje zamordowana prostytutka i pewien znany, znana osobistość w mieście. Dodatkowo znika para nastolatków. Dzieje się z nimi coś złego i to też jest ważna sprawa. Poznajemy oczywiście różne osoby dramatu, które są z tym wszystkim powiązane. Natomiast w centrum są dwaj mężczyźni. Andrzej Seweryn, grający starszego dziennikarza, który tutaj przeżył kiedyś coś bardzo dramatycznego, ale jeszcze nie wiemy co, i ta tajemnica będzie się tak powoli, powoli przed nami otwierać. No i mamy też młodego dziennikarza, którego gra grada Witogrodnik, który przyjeżdża do Rzeczonego Miasta. I i który początkowo z Andrzejem Sewerynem, jak to często bywa w tej konwencji, ma taką dość szorstką relację, no a potem panowie zaczynają się do siebie zbliżać. Dawid Ogrodnik przyjeżdża z młodą żoną, którą gra Zofia Wichłacz, która jest w ciąży. No i jego, jakby. Życie będzie tutaj też, czy, czy jego wartości będą tutaj też wystawione na próbę. Tutaj w ogóle wszyscy będą wystawieni na próbę. Świat tego perlowskiego miasteczka jest brudny, troszkę perwersyjny. Mamy tutaj pewien hotel w tym hotelu. Oczywiście dzieją się te wszystkie rzeczy, które są ukryte przed światem zewnętrznym. Nocą właściwie wszyscy ważniejsi mieszkańcy miasta się tutaj pojawiają i zażywają pewnych uciech które i w innym wypadku oczywiście są niedozwolone, a całym tym, Undergroundem, tym podziemiem, związanym z tym hotelem, zawiaduje postać, którą gra Piotr Franceschi, który tutaj oczywiście zatrudniony do tego filmu został w taki sposób lekko dowcipny, ponieważ tutaj nawiązuje troszkę do Franka Kimono i do utworu, który, który nagrał z Sokołem, no ale też do serialu chyba 07 Z Głoś gdzie pojawiał się w aż dwóch odcinkach jako gangster, właśnie taki prl -owski. Mamy tę atmosferę tych dancingów, tego mroku, ale pokazane jest to właśnie w sposób taki bardziej nowoczesny i bardziej mroczny niż miało to miejsce w 07 zgłosie, To jest inne spojrzenie na tamtą rzeczywistość i... Na czym polega problem? Otóż po pierwsze, ten pierwszy problem, który jest związany z tym serialem wynika z jego promocji. Otóż mam wrażenie, że troszeczkę dostaliśmy oglądając Roysta coś innego niż było reklamowane. Dlatego, że w tym wspomnianym teledysku do piosenki Brodki, ten teledysk serwany, był przez, nie przez Jana Holubka, ale przez Michała Marczaka, czyli bardzo ciekawą postać w polskim kinie, przez człowieka, który nie boi się trudnych tematów, nie boi się nocnego życia, nie boi się też opowieści w jakimś sensie perwersyjnych, a który jednocześnie no, jest mistrzem wideoklipu kręcił między innymi dla zespołu Radiohead. I Showmax wymyślił taki rodzaj promocji, gdzie ten teledysk z brodką pokazywał taki świat. Bardzo nierealistyczny, ponieważ ten nocny klub, w którym Brodka występowała, pełen niesamowitej perwersji, takiego przesycony totalnym erotyzmem, a nad tym wszystkim właśnie panuje bardzo demoniczny Piotr Franczeski, No to spodziewaliśmy się tutaj troszkę może polskiego Finchera, może polskiego Lincha. Wydawało się, że Royst będzie. Właśnie serialem bardzo przesyconym erotyzmem. Będzie to taki serial bardzo mocno perwersyjny i być może trochę surrealistyczny, karykaturalny, w każdym razie nie trzymający się tak mocno rzeczywistości. Potem ten teledysk Brodki został jeszcze rozszerzony i, i, i stał się takim prologiem, który można było zobaczyć właśnie już na naszą Maxie Wtedy trochę więcej dodawaliśmy się o tych bohaterach, troszkę więcej poznawaliśmy tego świata. Tutaj zresztą Magdalena Koleśnik pojawiała się w roli, w, w roli jednej z tancerek. No ale też ten świat wydawał się jeszcze bardziej mroczny, jeszcze bardziej perwersyjny. To było, to było bardzo mocne, to co Michał Marczak przygotował. A kiedy potem obejrzeliśmy już serial, to okazało się, że on jest utrzymany w innym klimacie. Oczywiście możemy to usprawiedliwić tym, że Michał Marczak pokazał troszkę ten świat tego nocnego życia związanego z hotelem w mieście jakby od innej strony i że to są jakby dwa zupełnie różne spojrzenia na tę samą rzeczywistość, ale jednak Mam wrażenie, że troszkę ta konwencja, taka bardzo postmodernistyczna, właśnie w stylu lincza czy w stylu refna, naprowadzała nas na zupełnie inny klimat. Dostaliśmy coś innego, jednak serial dużo grzeczniejszy, dużo bardziej poukładany. W którym oczywiście mamy wątki bardzo mroczne, mamy wątki perwersyjne, ale jednak klimat samego serialu jest zdecydowanie inny niż to, co Michał Marczak zaproponował. I ja już wiem e, o tym, że, że już na samym początku były, były osoby, które czuły się rozczarowane troszeczkę. Niemniej jednak, Royst mógł wciągać wciąż, bo. Widzieliśmy właśnie tą niesamowitą scenografię, tutaj ten PRL tego 1984 roku jest oddany naprawdę w niesamowity sposób. Zdjęcia Bartłomieja Kaczmarka, scenografia Janusza Mazurczaka, dekoracja wnętrz kingi babczyńskiej, charakteryzacja Mireliza Wiszewski, Justyny Osińskiej. Te nazwiska warto pamiętać, dlatego że oni też powrócą w drugiej części Roysta, gdzie scenografia, ten świat powodzi stulecia jest również bardzo ważny i faktycznie jest to serial w dużym stopniu osadzony na tym, jak on wygląda. To jest taki serial, który mamy. To jest taki świat, który mamy poczuć, w który mamy wejść i uwierzyć w to, że on naprawdę istnieje. No i to jest rewelacyjnie, rewelacyjnie faktycznie zrobione. Do tego wszystkiego te bagna. No i jeszcze co ciekawe, serial, mimo tego, że jest serialem telewizyjnym, jest nakręcony w wersji szeroko ekranowej. To dodaje takiego klimatu bardzo filmowego, bardzo kinowego. No i Jan Holubek, który jednak jakby z pierwszego fachu filmowego jest operatorem, czuć chyba to, że to osoba od języka wizualnego za tą całość odpowiada. Natomiast problem Roy'sta yy, polegał jeszcze na tym, Poza tym, że jak już nawet przyzwyczailiśmy się do tego, że troszkę ten serial jest inny od tego prologu, no to kiedy już wchodziliśmy w tę całą powieść, to stopniowo, mimo tego całego piękna wizualnego, mimo tej sprawności warsztatowej, miało się wrażenie, przynajmniej ja takie wrażenie miałem, że troszeczkę czuć, że to miał być dwugodzinny film kinowy, który został rozciągnięty za pomocą takich czysto filmowych zabiegów do kilku odcinkowego serialu i nie wszystko. Tutaj grało, niektóre rzeczy były właśnie za bardzo rozciągnięte. Były takie całe fragmenty środkowych odcinków Roista, w których właściwie bardzo, bardzo niewiele się działo, i to też mogło być rozczarowujące. No i właśnie Royst dla mnie skończył, skończył się jako takie troszkę niewykorzystana szansa. Jako coś bardzo ciekawego, jako początek jakiejś nowej drogi, nowe nazwiska filmowe się pojawiają, ale. Sama ta rzecz jakby w pełni nie była satysfakcjonująca. E, mieliśmy też ten duet, oczywiście Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, który znaliśmy z ostatniej rodziny. On jest bardzo ciekawy, jest bardzo ciekawa dynamika między tymi aktorami. E, no ale właśnie jakoś tak to się wszystko rozeszło. Potem Jan Holubek nakręcił e, oczywiście film o Tomaszu Komendzie, który okazał się moim zdaniem bardzo dobry i bardzo ważny, ale o tym już mówiłem w odcinkach poświęconym festiwalom w Gdyni. No i w końcu nadszedł ten Royce 97. Dowiedzieliśmy się, że że Netflix w tym momencie tworzy sporo nowych polskich produkcji. Tutaj na przykład nowy film Piotra Domalewskiego, Hyacent, który również zobaczymy na Nowych Horyzontach, więc z pewnością więcej o nim jeszcze powiem. E, natomiast dowiedzieliśmy się między innymi właśnie, że Jan Holubek przygotowuje aż dwa seriale, które są związane z tą powodzią 1997 roku, a pierwszym z, nim będzie, pierwszym z nich będzie właśnie Roist 97. I z jednej strony można było się troszkę zdziwić, że Royst będzie miał kontynuację, no a z drugiej strony może nie było to takie dziwne, ponieważ pierwsza część Roy'sta kończy się jednak domknięciem pewnych wątków, ale mamy tutaj cały czas wątek związany z przeszłością Andrzeja Seweryna, który ewidentnie nie został wytłumaczony i domagał się właśnie pewnej kontynuacji. Jak się okazuje, można było nakręcić sequel, między innymi po to, żeby troszkę o tym opowiedzieć. Oczywiście Showmax wycofał się z polskiego rynku. Netflix przejął prawa do Roysta, już od jakiegoś czasu można było pierwszy sezon na Netflixie oglądać, no a teraz dostaliśmy ten sezon drugi. Przeskakujemy z 84 do 1997 roku. No i oczywiście oczekujemy tego, że Jan Holubek wraz z tą samą grupą współpracowników, co pierwsza część, odda ten klimat końca lat 90. w sposób równie namacalny. Taki właśnie, że nie może, niemalże możemy poczuć zapach. Tych lat 90., i to się na pewno tutaj udało, jeśli chodzi o ten klimat powodzi, dlatego że naprawdę czujemy, że jesteśmy w mieście, które jest przegniłe, które jest mokre, wilgotne, które właśnie zostało zalane, teraz jest osuszane, ale jednocześnie wiele tutaj wyszło dosłownie niemalże na światło dzienne. Znowu mamy te bagna, jakieś cmentarze i ta przeszłość to coś, co stało się w tutejszych lasach, co jest tą wielką tajemnicą pierwszego sezonu, tutaj powraca i znowu będziemy to eksplorować już na na samym początku zresztą cofamy się do czasów młodości postaci Andrzeja Seweryna, więc ta przeszłość będzie tutaj już dosłownie powracać, będziemy w nią wchodzić i coraz więcej będziemy się dowiadywać, co się w tym miejscu stało. I mamy podobny punkt wyjścia, to znaczy znowu mamy pewną zbrodnię związaną właściwie z zniknięciem pewnego dziecka. wybuchu wałów przeciw. Powodziowych i różne tajemnice, które tutaj są, i to wszystko jest bardzo mocno podejrzane. No i obok tych bohaterów, obok Andrzeja Seweryna i obok Dawida Ogrodnika, który powraca wraz ze swoją żoną i z córką po, po tych kilku, kilkunastu latach, powraca do tego miasteczka, a tym razem Dawid Ogrodnik zostanie redaktorem naczelnym gazety, w której kiedyś pracował. Znowu otrze się o postać Andrzeja Seweryna. Z kolei Andrzej Seweryn będzie po raz kolejny, jakby próbował Zbierać się psychicznie do tego, żeby wyjaśnić sobie samemu te pewne sytuacje. Z przeszłości, więcej tutaj nie będę zdradzał. No ale oczywiście mamy tutaj intrygę polegającą też na nowych bohaterach, dlatego że Royce, dla niektórych to jest rozczarowanie, mi się to akurat to bardzo podobało, że jakby na te historie, które znamy z tamtej rzeczywistości, e, nabudowana jest nowa historia. Mamy tutaj policjantkę, która przyjechała z Warszawy, którą grała Magdalena Różczka, i to jest moim zdaniem świetna rola. Bardzo różnie oceniana. E, ja uważam, że jest świetna. Pewna taka nienaturalność czasami zachowania się Magdaleny Różdżki wynika z tego, że jest obca. I to jest obca na bardzo wielu, na aż trzech poziomach można powiedzieć. Nie chcę zdradzać zbyt dużo, kto będzie chciał, to będzie oglądał Roysta, albo już wie, bo może już oglądał, to wtedy wiadomo o co chodzi. Ale jest to postać obca, jest to postać, która w jakiś sposób chce się przystosować, a jednocześnie chce też zachować tę własną autonomię, bo to ewidentnie jest postać, która dobrze się ze sobą czuje i dobrze się czuje z tym, z tym, kim jest. I właśnie Magdalena Różka, też, co jest charakterystyczne dla takich policyjnych seriali, jest tą siłą z zewnątrz, więc może być pewnego rodzaju zagrożeniem dla tych, którzy tutaj są. A partneruje jej Łukasz Simlat, który gra policjanta. Policjanta z przypadłością tego, że się jąka, a który jednocześnie no, wykazuje takie, można powiedzieć, bardziej prymitywne metody, jest powiązane z, z miejscowymi układami. A z drugiej strony jest takim człowiekiem, mimo tego, że łamie procedury, że a, a o tym. Co oznacza łamanie procedur przez policjantów? O tym Holubek przecież zrobił cały film. Ale mimo tego, jesteś człowiekiem takim wewnętrznie uczciwym, wewnętrznie prawym. I lubimy go po prostu. I ta dynamika też relacji między Magelną Ruszczką a. Łukaszem Simlatem jest tutaj bardzo ciekawa. No i oczywiście te historie Dawida Ogrodnika, Andrzeja Seweryna, Różdżki i Simlata będą się będą na siebie nachodzić i to wszystko będzie powiązane oczywiście z pewnymi zbrodniami, które będą wychodzić na światło dzienne. To wszystko powiązane jest z tematem powodzi, z zaginięciem dziecka z morderstwem i do tego jeszcze mamy tutaj historię napięć takich ekonomicznych, charakterystycznych dla tego świata polskiego posttransformacyjnego. Mamy pewnego bogacza, który rządzi całym tym miastem i właściwie na jego usługach są wszyscy włącznie z prasą i Dawid Ogrodnik będzie musiał się z tym liczyć. To jest taki ciekawy wątek, który w sposób wcale nieoczywisty zostaje poprowadzony. No i mamy też osiedle, deweloperskie osiedle, które się buduje. Takie osiedle właściwie mieszkaniowe, takich domków, a nie, nie jest to osiedle bloków, tylko właśnie osiedle luksusowych domków, takich wil. I też niektórzy mówią, że w tamtych czasach, koniec lat 90. jeszcze takie osiedle nie powstawały, to jest coś bardziej współczesnego. No ale tutaj się to pojawiło i wydaje, wydaje mi się, że da się to wytłumaczyć po prostu tym, że w sposób skondensowany Jan Holubek chciał powiedzieć o tym no, czasu przełomu lat 90 i dwutysięcznych, więc troszkę to jest ta przeszłość z lat 90., ale troszkę jest to już dzisiejszy świat. Być może ten okres właśnie tej powodzi jest też taką cezurą wchodzenia w zupełnie nową epokę. No i... Jak te historie będą się rozwijać, to jeszcze jest wątek religijny, też ciekawy pewnej sekty, i to się wiąże też z atmosferą sektofobii. Bardzo dużo takich wątków charakterystycznych dla tamtych czasów tutaj zostało wrzuconych. Kasper Bayon z Janem Holubkiem to zrobili. Natomiast po pierwsze warto powiedzieć, że znowu sposób, w jaki powstawał Rojs 97, jest na swój sposób hybrydowy. To znaczy cały ten serial bazuje na scenariuszu Marcina Wrony i Pawła Maślony, który miał tytuł Mort. I to jest ciekawa historia, dlatego, że Marcin Wrona, jak wiadomo, tragicznie zmarły, polski reżyser, bardzo interesujący, kontrowersyjny, ale też ciekawie rozwijający swoją karierę. Wydawało się, że tak naprawdę Marcin Wrona dopiero ma przed sobą te najlepsze filmy. I takim chyba momentem zwrotnym w karierze Wrony był moment, w którym zaczął współpracować z Pawłem Maśloną, późniejszym autorem Ataku Paniki. Demon to właśnie pierwszy film, który razem napisali i to był film bardzo Dobrze oceniane, także przez tych, którym nie się, nie podobały się wcześniejsze filmy, filmy Wrony, takie jak Chrzest czy Moja krew. I wydawało się, że w bardzo ciekawą stronę właśnie Wrona idzie, że będzie potrafił łączyć kino gatunkowe jakiś thriller z tematyką społeczną, i chyba zmaśloną właśnie w coś takiego. Celowali. Mord to nie jest scenariusz, który byłby nam nieznany, dlatego że po śmierci Marcina Wrony, jakiś czas później Marcin Sobieszczański postanowił wyreżyserować takie performatywne czytanie tego scenariusza, więc ci, którzy w tym uczestniczyli, wiedzieli, jak ta historia wyglądała. No i teraz Jan Holubek i Kasper Bajon, wiedząc, że ten film już nigdy by nie powstał w swojej pierwotnej wersji, postanawiają. Wziąć ten scenariusz i zaadaptować go do tego świata, który już wykreowali w pierwszym rojście. To jest zresztą taka kwestia dla niektórych kontrowersyjna, że czuć te szwy. Że czujemy oglądając Royce 97, że na jakąś oryginalną historię została, została nabudowana zupełnie inna historia, i zostało to wszystko ze sobą poszywane w bardzo sztuczny sposób. Ja się będę kłócił, że niekoniecznie musi tak być. Yy, moim zdaniem, tutaj bardzo ciekawie po prostu. Yy, ja, znaczy ja tego nie czułem, mnie to nie przeszkadzało, natomiast moim zdaniem bardzo ciekawie tutaj jest po prostu wyczuwalne to, jak jakaś stara rzeczywistość idzie swoim dalszym torem, a jednocześnie na tą rzeczywistość właśnie nakładają się nowe rzeczy, pojawiają się nowi bohaterowie, nowi ludzie, nowe czasy. I to, że czasami jedno z drugim nie do końca do siebie przystaje, to wcale mi tak bardzo nie przeszkadza. Natomiast główny zarzut, poza tym, że nie wszyscy lubią bohaterkę, Rusztki, nie wszyscy lubią Łukasza Simlata i nie wszyscy lubią te połączenia, to najwięcej zarzutów wobec Roysta jest to, że to już nie jest serial, który tak dokładnie oddaje atmosferę tych lat 90. że o ile właśnie pięknie, pięknie, bardzo sugestywnie oddany jest ten klimat popowodziowy o tyle. Z jakiegoś powodu mamy tutaj bardzo dużo wycieczek retro do lat 80. Przecież lata 90, cała kultura, popkultura lat 90., żyła takim kompletnym odcięciem się od poprzedniej dekady. Zupełnie innej muzyki słuchano, uciekano od brzmień typowych lat 80., tymczasem bardzo dużo tutaj jakby zostało bardzo dużo jest tej polskiej muzyki z lat 80., polskiej, zagranicznej, jakby te same miejsca pewne zostały, które były w pierwszym rojście. I dla niektórych jest to mało przekonujące i wprowadza w konfuzję. Natomiast to jest taka główna rzecz, o której chciałem powiedzieć, ponieważ uważam, że da się to obronić. I tu muszę się zdradzić z tym, że ja jestem zwolennikiem tej drugiej części. Uważam, że czy należy do tej grupy którzy uważają Royce 97 za serial lepszy niż pierwsza część. Uważam, że tak naprawdę bardzo dużo pierwsza część zyskała dzięki drugiej. Ja polecam zresztą wszystkim, że po obejrzeniu Royce'a 97 powrócić sobie do pierwszej części. Jeszcze raz zobaczyć na przykład pierwszy odcinek i ostatni odcinek, jeśli nie chce się oglądać całości. Ta, ta nowa seria rzuca pewne nowe światła na tą starą serię i oglądane... W ten sposób te dwa rojsty nawzajem się oświetlają. Ten drugi podciąga, jakby, fabułę tego pierwszego, bo nagle ta fabuła już nie jest zamkniętą całością, tylko jakby staje się wstępem do czegoś większego i przez to bardzo, moim zdaniem, zyskuje. A zarazem zaczynamy rozumieć pewne zabiegi artystyczne, które są w rojście 97. Dlatego, że przez ten swój realizm, przez ten taki naturalizm, który scenograficzny, na przykład, który jest w Roistach wprowadzony, może nam się odczytujemy troszkę ten serial jako coś takiego bardzo realistycznego. Tymczasem w Roistach jest sporo takich zabiegów czysto artystycznych, takich zabiegów, powiedziałbym, parapoetyckich, ale one nie są tak wyraźne, dlatego że to nie jest właśnie kino tak przestylizowane, jak kino Lynch'a czy kino refna, ale z drugiej strony. Właśnie takie zabiegi artystyczne tutaj są bardzo charakterystyczne i chyba wiele chcą nam powiedzieć. Po pierwsze, w sensie czysto realistycznym, da się obronić, moim zdaniem, tą muzykę z lat 80., która pojawia się w rojście 97. Dlaczego? Otóż to nie jest do końca prawda, że zupełnie pod koniec lat 90., 90. nie mieliśmy mediów, które nadawały nostalgicznie muzykę z lat 80., zwłaszcza polskie przeboje. Otóż mieliśmy. Takim medium było i wtedy, i chyba jest do dzisiaj. Pierwszy program polskiego radia, czyli to, co teraz nazywa się Jedynką. Ja pamiętam z tamtych czasów, moi rodzice słuchali Jedynki, właśnie radio takie przepełnione nostalgią, w którym bardzo dużo było takich starych polskich przybojów. Ryszard Rękowski absolutnie królował w Jedynce, ale też inni właśnie wykonawcy z tamtych czasów. Jedynka zawsze była takim właśnie radiem, troszkę jakby zawieszonym w czasoprzestrzeni, które cały czas. Próbuje słuchaczy przenieść trochę w czasy przeszłe. Lato z radiem, różne cztery pory roku, różne inne tego typu audycje zawsze miały w sobie właśnie taki klimat. A Royst? czy to miasteczko, które jest w Royal, jest przecież miasteczkiem przeszłości, jest przecież miasteczkiem, które nie chce się unowocześniać. Tam cały czas ludzie raczej wolą żyć troszkę czasem przeszłym niż czasem teraźniejszym. Nie są tacy bardzo chętni do nowoczesności. Więc to, że to jest miasteczko, które jest jakby na innym biegu niż centralna Polska czy niż większe miasta, jest jakby jak najbardziej usprawiedliwione. Dużo postaci, które tutaj znamy, które są w rojście 97, to są ludzie, którzy właśnie swoją młodość przeżyli w latach 80., więc chcą do tego czasu wracać. Ale jest jeszcze tutaj jeden ważny wątek, mianowicie kiedy obejrzymy sobie Roy'sta i Roy'sta 97, zobaczymy, że to są seriale bardzo ciekawie oparte, z konstru o, o, których konstrukcja jest oparta na powtórzeniach. Bardzo wiele rzeczy w Roy'ście 97. To są jakby refreny, które powracają z pierwszej części. Mamy tutaj podobne sytuacje. Mamy na przykład pewne morderstwo i wizję lokalną. Wizja lokalna nakręcona jest w Starym rojście, oczywiście zupełnie inną kamerą, w Nowym inaczej, ale tak naprawdę są to zdarzenia bliźniaczo-podobne. Bardzo dużo powraca motywów ze Starego rojsta i jest taka ewidentna atmosfera, czy ewidentnie próbują nam twórcy zasugerować, że oczywiście czas porusza się do przodu, ale być może w takich małych miastach są rzeczy, co do których czas się zatrzymał. I takim miejscem jest przede wszystkim hotel. Ten hotel, w którym mieszka postać grana przez Magdalenę Różczkę, do którego wraca Seweryn, do którego wraca Dawid Ogrodnik w pewnym momencie. Ten hotel cały czas jest przecież jakby dowódcą tego hotelu, tego podziemnego świata w tym hotelu, wciąż jest Piotr Franceski. A On się nic nie zmienił. Świat się zmienił, zmieniły się systemy polityczne, ale niektóre rzeczy się nie zmieniły. Układy, które rządziły w Starym Rojście, rządzą też tutaj. Zresztą jeśli znamy pierwszego Rojsta, jeśli znamy Powiązania między bohaterami, również to takie nieczyste, niebezpieczne, to łatwiej nam będzie domyśleć się, jakie będzie zakończenie tej części 1997 roku, ale ma tutaj to bardzo duże znaczenie, że w pewnym momencie wchodzimy na jakiś obszar, który jest poza czasem, który cały czas jest w tej samej rzeczywistości, w której byliśmy kilkanaście lat wcześniej. Czy to będzie PRL, czy to będzie Trzecia Rzeczpospolita, to właściwie nie ma znaczenia. A mamy tutaj jeszcze sugestię, że jak cofniemy się jeszcze wcześniej, Cofniemy się do tych czasów dzieciństwa Andrzeja Seweryna, który on cały czas, cały czas próbuje przepracować, to pewne rzeczy działy się też wtedy. Jakby ten świat. Istnieje w pewnym letargu, istnieje w pewnej stagnacji, pozornie się zmienia, ale tak naprawdę cały czas jest taki sam. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich głównych rzeczy, które tutaj widzimy. Subtelnie nawiązuje oczywiście tutaj Jan Holubek do Limcza. Cała ta sfera hotelu no, przypomina właśnie knajpę z Twin Peaks, która jest jednocześnie miejscem spotkań wszystkich bohaterów, jednocześnie jest jakby poza czasoprzestrzenią, jest takim miejscem poznania, miejscem oliśnienia. No, ale z drugiej strony mamy tutaj też odniesienia do mm, lśnienia Stany Jakubrika, który przecież jest filmem właśnie o wiecznie powracającym złu. Mamy tutaj mm, podobnie hotel, właśnie, e, i w tym hotelu. Też mamy pewne zdjęcia, pewne zdjęcia z przeszłości, które niosą ze sobą jakąś prawdę i to cały czas powracające, refreny cały czas powracające, pewne rzeczy. Ciekawe jest, jak nawet właśnie fragmenty dialogów, już chyba o tym mówiłem, powracają. Warto sobie te rzeczy zostawić i może w ten sposób troszkę inaczej na to spojrzymy. Może błędem jest iść za tym realizmem, za tą taką bardzo naturalistyczną scenografią i w ten sposób patrzeć na Roysta. I to wszystko się bardzo ciekawie buduje, bo Roysta oczywiście kończy się w w sposób bardzo emocjonujący, ale możemy chyba śmiało powiedzieć, też nie będzie to chyba żaden spoiler, że nie wszystko wciąż jest rozwiązane. Andrzej Severin jest bliżej rozwikłania pewnej zagadki, ale wciąż nie wszystko jest rozwikłane, i zdecydowanie ten DRYS-97 buduje się. I otwiera na kolejny sezon. Jestem przekonany, że trzeci sezon Roysta powstanie. Być może będzie dział się już w czasach dzisiejszych, jeśli by tak było, to postać, którą gra Andrzej Seweryn, będzie miała około 90 i będzie być może to jego ostatnia próba, żeby zmierzyć się ze swoją przeszłością, a jednocześnie pojawi się pewnie jakieś kolejne zniknięcie kolejne morderstwo, życie bohaterów jeszcze bardziej się zagmatwa i ten świat niby się zmieni, a jednocześnie wciąż pozostanie taki sam. Zobaczymy. To takie moje spojrzenie na Roysta. Mam nadzieję, że być może niektórych zachęciłem, a tych, którzy widzieli, byli rozczarowani może też zainspirowałem, żeby spojrzeć na ten serial nieco inaczej. Teraz przechodzimy do Green Knight, czyli jednego z najciekawszych filmów, jakie pojawiły się w, ostatnim, w ostatnich miesiącach i o Green Knight już sporo na Pisano, jest mnóstwo blogów, są podcasty, są wideoblogi, gdzie już o tym filmie wiele powiedziano, więc ja bym się chciał skupić tylko na pewnych aspektach Green Knight. Ale na pewno przyłączam się do tych wszystkich głosów, które mówią, że jest to jeden z najciekawszych filmów, jakie możemy oglądać w takiej regularnej dystrybucji kinowej w ostatnim czasie. Oczywiście jeśli coś jest dystrybuowane przez wytwórnię A24, no to prawie na pewno jest faktycznie warte tego, żeby temu czemuś bliżej się przyjrzeć. To absolutnie kultowa, niezależna amerykańska wytwórnia, takie filmy jak Midsommar, jak Lighthouse, no i cała masa innych. The Witch, jeden z takich pierwszych filmów, które chyba sprawiły, że A24 jest znane. Nie tylko horrory, nie tylko filmy grozy w A24 się pojawiają, nie tylko filmy fantastyczne, ale przede wszystkim, chyba właśnie z taką atmosferą nieoczywistej grozy, nieoczywistego lęku i pewnej takiej niezwykłej wybujałości formalnej, bo zazwyczaj filmy, które A24 nam pokazuje, są właśnie formalnie bardzo wybujałe, bardzo takie artystyczne, odbiegające swoim językiem, swoją stylizacją od tego, z czym kojarzy się kino mainstreamowe. No i też filmy A24 w dużym stopniu przyczyniły się do spopularyzowania terminu. Elevated horror, czyli horror, który um, niby jest horrorem, albo inaczej może y, to jest dramaty psychologiczne, które w pewnym momencie się, stają się horrorami. Coś między Bergmanem a Stephenem Kingiem i gdzieś na połączeniu tego powstaje właśnie taki horror podniesiony jakby do <laughs> czegoś wyżej. No więc skoro film jest przygotowywany, prezentowany przez A24, no to możemy się spodziewać właśnie takiej czegoś co właśnie jedną nogą stoi w kinie popularnym, a drugą nogą w kinie bardzo artystycznym. No a poza tym David Lowery już nas troszkę przygotował do tego, że jego film może być bardzo interesujący. Chociaż jest to reżyser Niejednoznaczny, jeśli chodzi o to, czego możemy po nim oczekiwać. Urodził się w 1980 roku, zaczynał od krótkich filmów, krótkich metraży. W 2009 roku nakręcił swój debiut pełnometrażowy Saint Nick, który okazał się bardzo ciekawy i zwrócił uwagę na na różnych ważnych osób, i dzięki temu David Lowry mógł zacząć potem kręcić większe filmy. Ale takim no, faktycznie przełomem był film Ain't Them Bodies Saints. I ten bardzo poetycki film, który sprawił, że niektórzy widzieli w Lowrym następcę Terence'a Malika. Był taką wariacją na temat Bonnie Clyde z Marą i Casey Affleckiem. Film, który w Polsce gdzie niegdzie ma taki bardzo nieciekawy w stosunku do oryginału tytuł, tytuł. Zdarzyło się w Teksasie. Sam reżyser mówił, że tworząc ten film, inspirował się Robertem Altmanem, polem Thomasem Andersonem. Zdjęcia Wilmosza Zigmonta to było coś, co wizualnie go bardzo inspirowało i co chciał gdzieś jakby kontynuować. Estetycznie w swojej produkcji. Ten film w różnych serwisach VOD, w różnych miejscach w internecie stawał się popularny i w ten sposób również dotarł do naszego kraju. No i pojawiła się taka po prostu ciekawa postać nowego reżysera, który tworzy ambitne kino amerykańskie, niezależne, a jednocześnie właśnie zakorzenione już. W pewnej tradycji amerykańskiego kina niezależnego. I potem w 2016 roku nistego nizowego, David Lowry kręci mój przyjaciel smok, Pete's Dragon. Nową wersję ktoś by powiedział, a ktoś inny powiedziałby, że nową wariację na temat klasycznego filmu Disneyowskiego, bardzo mało u nas znanego takiego muzykalu, przyjaźni pewnego chłopca ze smokiem. Tym razem Lowery kręci to w taki sposób bardzo tradycyjny. To jest taka, zdaniem niektórych, nawet przesadnie, asekuracyjnie tradycyjna baśń, właśnie opowieść o przyjaźni dzieci z pewnym smokiem, który gdzieś podobno w okolicy żyje i istnieje, ale nie jest to wcale takie oczywiste. No i to jest taki film, który właśnie dla niektórych jest zbyt mainstreamowym, po prostu zwykłą produkcją, ale są tacy także krytycy, którzy bardzo ten film lubią i właśnie widzą w nim sporo ukrytych tych Treści, że David Lowery okazał się być takim inteligentnym reżyserem, który potrafi dostosować się do konwencji czysto mainstreamowej, a jednocześnie potrafi ją na tyle wzbogacić, że ona staje się niezwykle interesująca i ma w sobie bardzo wiele ukrytych elementów. Potem 2017 rok i tutaj film a Ghost Story, który pojawił się również w polskich kinach, gdzie niegdzie pojawiał się na DKF-ach, gdzie niegdzie oczywiście w takich regularnych pokazach. No, Ghost Story to już był film jeszcze inny. Okazało się, że Lowery prawdopodobnie i tak prawdopodobnie będzie też dalej, jest takim reżyserem, który raz kręci film bardziej mainstreamowy pod pasujący do jakby takiej szerszej publiczności, a czasami kręci takie kino dużo bardziej hermetyczne, które jakby jest być może takim jego bardziej prywatnym kinem. Co ciekawe, dzięki temu, że kręci te filmy bardziej mainstreamowe, to jest mu łatwiej zdobyć budżet na te filmy, które są produkcjami bardziej niszowymi, a jednocześnie on sam w wywiadach jakby zupełnie nie rozdziela tych rodzajów produkcji, twierdzi, że wszystkie te filmy są dla niego różne, równie ważne, choć oczywiście do każdego z nich ma inne podejście. Ghost Story to również był coś rodzaju, to, to również coś rodzaju takiego elevated horroru, no bo to film o stracie, to właściwie taki typowy schemat e, horrorowy, gdzie mamy opowieść o utraconej miłości, o straceniu kogoś, i ten ktoś wraca jako duch i to, w jaki sposób było to pokazane, było zupełnie niezwykłe, bo to taka gotycka historia o powracającym duchu, który powraca do swojej kochanki. no To było opowiedziane w taki sposób właściwie bardzo mocno wziętym ze slow cinema. Bardzo mieliśmy dużo tutaj nie niedopowiedzeń, nie mieliśmy muzyki, mieliśmy długie, statyczne, nieruchome ujęcia. Często oglądaliśmy Rooney Mare, która wykonuje takie zwykłe czynności, które są przyciągnięte bardzo, bardzo długo, nie pojawia się żadne cięcie, tylko to wszystko oglądamy i wchodzimy bardzo mocno w tą bardzo intymną historię. Nie do końca wiemy, co tu się dzieje naprawdę, a co nie. Czasami w taki groteskowy, zabawny sposób reżyser bawi się. Konwencją horroru, słynne ujęcia z prześcieradłem, a jednocześnie to wszystko właśnie wzięte jest w pewien nawias. Także, taki to był jeden z, dla mnie przynajmniej z najciekawszych przykładów tego, jak ten język ze slow cinema właśnie przechodzi gdzieś do mainstreamu. I nawet jeśli te filmy mainstreamowe czy bardziej, bardziej mainstreamowe niż, niż świat slow cinema. Nie, nie biorą tego języka w skali 1 do 1, troszkę go jednak łagodzą, troszkę go tak uładzają, no to jednak to, o czym Brianino zawsze mówił, że awangarda jest najciekawsza wtedy, kiedy zasila mainstream, kiedy zaczyna go zmieniać, kiedy zaczyna go przetwa przetwarzać, że to dzieje się także właśnie w kinie i to coś, co jest bardzo nowohoryzontowe, ten język slow cinema właśnie gdzieś przechodzi dalej. No i w Ghost Story to było to bardzo wyraźne. Potem mieliśmy kolejny film Davida Lowry, czyli Gentleman z rewolwerem, The Old Man and the Gun. Film znowu bardziej wydawałoby się standardowy, opowieść o faktyczności gentlemanie o człowieku, który przez całe życie napada na banki, chociaż nigdy nikogo nie zastrzelił. Ostatnia rola Roberta Redforda, któremu partneruje tutaj CC Space, bardzo uroczy film, ale też film, który. Jest zbyt powolny jak na amerykańskie kino mainstreamowe, i jednocześnie też zawiera w sobie wiele podtekstów. To jest historia wcale nie taka oczywista. I nawet jeśli ten gentleman z tym niesamowitym urokiem, Roberta Redforda, faktycznie jest gentlemanem i faktycznie w jakiś sposób da się lubić, to też ma pewną swoją mroczną stronę i niuanse w tej historii są bardzo, bardzo intrygujące. No i w końcu mamy Zielonego Rycerza, ale zanim do niego dojdę, to jeszcze powiem, że w tym momencie. David Lowery przygotowuje swój kolejny film, który ma być w przyszłym roku w kinach i będzie to jego wersja Piotrusia Pana i Wendy i jak sam reżyser twierdzi, będzie to jego najbardziej osobisty film. Możemy się spodziewać, biorąc pod uwagę, że co drugi film jest taki bardziej hermetyczny, a co drugi bardziej mainstreamowy, że będzie to film bardziej tradycyjnie opowiedziany od strony formalnej niż Ghost Story czy Green Knight. No a jednak reżyser twierdzi, że to jest to będzie jego najbardziej Osobisty film, to będzie rodzaj pewnego rozliczenia się z własnym dorastaniem. On ma w tym momencie 40 lat, a jak sam mówi, dopiero niedawno pogodził się naprawdę z tym, żeby nazywać go osobą dorosłą. Miał z tym bardzo duży problem, miał bardzo duży problem z własnym dorastaniem, z żegnaniem się z własnym dzieciństwem, z dojrzewaniem do pewnych rzeczy, i właśnie ten film dlatego jest dla niego bardzo ważny. I jak sam twierdzi, chciałby, żeby ten Piotruś Pan. Być może on próbuje zrobić coś, co, jego, co zdaniem niektórych nie udało się Spielbergowi, ale jak on mówi, chciałby, żeby ten Piotr Pan był przede wszystkim filmu, przede wszystkim filmem dla dorosłych i o dorosłych, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy te bardzo ambitne zamierzenia się spełnią. Zielony Rycerz Green Knight to film, który również w jakiś sposób wynika z, z powrotów do dzieciństwa reżysera i jakiegoś rozliczania się z tym dzieciństwem, dlatego, że ten pomysł na ten film wziął się z momentu, w którym reżyser odnajdował jakieś takie swoje stare paczki z dawnych lat i odnalazł zabawki związane z filmem Willow, czyli z filmem, który był reżyserowany przez Rona Howarda i produkowane przez Georgia Lucasa. To od razu budzi też moje bardzo miłe skojarzenia, bo ja również Willowa bardzo lubiłem, tam między innymi pamiętna rola Wala Kilmera. Jeśli ktoś Willowa pamięta, i pamięta, w jakiej sytuacji tam Wala Kilmera odnajdujemy, to ewidentne nawiązanie w Green Knight będzie czytelne od samego początku. Natomiast to zetknięcie się z tym Willow'em, przypomnienie sobie tego filmu uruchomiło Davida Lauriego takie poczucie właśnie, że trzeba opowiedzieć fantazy na nowo, bo wydaje się, że ten gatunek fantasy z jednej strony jakby ma pewną swoją klasykę filmową, z drugiej strony potem ma ten etap taki nowoczesny, który gdzieś rozpoczął Peter Jackson i teraz tej fantastyki, fantastycznych opowieści jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast można do tego podejść jeszcze inaczej i Green Knight jest filmem ciekawym do tego, że Lowry postanowił zaadaptować jedną z legend arturiańskich, a wydaje się, że legendy arturiańskie to jest tak absolutne clue, absolutna istota w ogóle tego na czym oparty jest gatunek fantazy. Andrzej Sapkowski zresztą nie raz o tym mówił, że tak naprawdę Wiedźmin wszystko co się w Wiedźminie dzieje swoje źródła ma właśnie w legendach arturiańskich. Ten sposób podejścia do rzeczywistości, który w tych mitach się znajduje, potem jakby zapładniał wyobraźnię kolejnych literatów. Warto pamiętać, że te arturiańskie legendy w wczesnym średniowieczu powstałe, spisywane, potem powstawały w kolejnych wiekach w nowych wersjach. One stawały się coraz bardziej fantastyczne, aż w końcu, właśnie w XX wieku, z tych wszystkich baśni narodził się jakby nowy gatunek literacki, w którym można już było odejść od tych pierwotnych. I tworzyć całkowicie własne światy. No ale tutaj właśnie jest taki powrót i próba powrotu do samych oryginalnych tekstów. I mamy tutaj legendę o Sir Gaiwanie, czyli o siostrzeńcu króla Artura, który będzie wyzwany przez zielonego, tajemniczego zielonego rycerza na pojedynek. I co jest ciekawe, to fakt, że Laurie postanowił powrócić do właśnie do samych tych tekstów, przyjrzeć się im, dokładnie je zbadać, sprawdzić z jakimi kontekstami właściwie te teksty wtedy się wiązały i troszkę zapomnieć o tym wszystkim, co potem narosło wokół fantazy i wokół legend arturiańskich, które też przecież również w kinie mieliśmy na bardzo różne sposoby prezentowane na taki sposób Wagnerowski w Ekskaliburze Johna Bormana. W filmie Król Artur z Clive'em Owenem mieliśmy znowu powrót do takiego, taką próbę zaprezentowania Króla Artura w sposób czysto, realistyczny, jak gdyby istniał naprawdę. Mamy oczywiście takie bardzo skonwencjonalizowane też baśniowe opowieści, a tutaj jest poszukiwanie właśnie nowej formy i chyba to poszukiwanie formy jest najciekawsze w Green Knight. E, mamy tutaj też opowieść, która jest. Opowiadał o takim świecie granicznym. W dużym stopniu te legendy arturiańskie opowiadały o świecie, który jeszcze jest pogański, jeszcze jest pogański ale jednocześnie już jest chrześcijański. I te dwa porządki nachodzą na siebie i ze sobą walczą. W niektórych analizach legend arturiańskich badacze dochodzą do wniosku, że wcale nie jest oczywiste, po której stronie jest autor. Wcale nie musi być oczywiste to, że ten świat chrześcijański jest tym światem bardziej właściwym. Te dwa światy, Przeglądają się sobie, a jednocześnie kwestionują się nawzajem, jakby zadają sobie pewnego rodzaju testy, wystawiają się na próby i że autorzy tych wszystkich opowieści sami nie wiedzą, jak ten świat naprawdę określić, w jaki sposób go nazwać, w jaki sposób go zbudować. I stąd też testy, którym poddawane są sami rycerze. A więc wracamy tutaj do oryginalnych tekstów, do kontekstów, które z tymi tekstami są związane. Przyglądał się David Lowery różnego rodzaju rycinom, pracom plastycznym z tamtych czasów, a jednocześnie nie chciał tworzyć dzieła historycznego, nie chciał tworzyć dzieła, które będzie... Przywiązane do tamtego okresu, dlatego że to ma być film baśniowy, to ma być film umowny, w którym ta baśniowość, i to, że właściwie jest to podróż do jakiegoś wnętrza bardziej niż do realnej rzeczywistości, ma być bardzo charakterystyczna, że ten świat, w którym bohater się porusza, jest absolutnie magiczny, i to jest tutaj niesamowicie wykreowane. A z drugiej strony, postanowił nasz reżyser. Troszkę zdekonstruować te opowieści, skoro te opowieści są właśnie o zderzeniu chrześcijaństwa z pogaństwem, o zderzeniu natury z kulturą i o tym, że Gawon jest rycerzem, w którego wnętrzu też ta walka się odbywa. Jest to, co ma być rycerską cnotą i to, co jest popędem, co jest pożądaniem, na przykład, to wszystko będą testy, na które on zostanie tutaj wystawiony. Ale jest tutaj też ciekawa opowieść ekologiczna. Wydaje się, że ten ekologiczny wątek jest w tym filmie niezwykle ważny. No a mamy tutaj historię taką, że mamy już te czasy chrześcijańskie, mamy Boże Narodzenie i nagle na dwór króla Artura, który jest już starszym, zmęczonym patriarchą, przybywa tajemniczy stwór. Zielony rycerz. Zielony rycerz, który wygląda troszkę jak drzewo, troszkę jak człowiek, no i który mówi, że Wzywa na pojedynek któregoś z rycerzy, i teraz, taką jaką krzywdę dostanie od tego rycerza, taką po roku on odda. Po roku tenże rycerz będzie musiał wybrać się w podróż, by odnaleźć zielonego rycerza. Tym razem walka odbędzie się na terenie zielonego rycerza, i zielony rycerz zada dokładnie ten sam cios. Które jemu zadano. Guywan jest młody, jest porywczy, jest człowiekiem, który bardzo lubi zmysłowe przygody, to też tutaj się dowiadujemy już na początku filmu. No i w pewnym momencie on właśnie postanawia zgłosić się do tego, żeby zawalczyć z zielonym rycerzem, i już na wstępie, mimo tego, że zna warunki umowy, postanawia uciąć mu łeb. No i tak faktycznie się dzieje, a potem mija rok i zaczyna się magiczna, Wędrówka Gajwana. Ta magiczna wędrówka, oczywiście, jest powiązana z wiadoma wątpliwościami. Po drodze Gajwan spotka charakterystyczna dla takich baśniowych opowieści, elementy, magiczne zwierzęta, które mogą pomóc, a mogą przeszkodzić, zatrzyma się też u kogoś, tam będzie wystawiony właśnie na próbę. Tutaj Alysia Wikander się pojawi. Zresztą w opowieściach o Gajłanie, w tych opowieściach o zielonym rycerzu, jak przeczytamy sobie, znajdziemy sobie teksty, które przez wieki były pisane na temat tej postaci. To sama tożsamość zielonego rycerza jest bardzo różnie interpretowana i kim. Ten zielony rycerz jest naprawdę. To jest bardzo interesujące. Ja nie będę tutaj zdradzał, ale jeśli sobie słuchacze troszkę poszperacie, no to można też znaleźć jedną z bardzo ciekawych odpowiedzi, która w tym filmie zresztą też delikatnie jest zasugerowana. No ale ta wyprawa. Gaiwana jest opowiedziana takim językiem właśnie bardzo powolnym, bardzo magicznym, w długich ujęciach, z bardzo niesamowitą muzyką. I ta muzyka jest trochę archaizująca, a czasami całkiem współczesna, nawiązująca nie wiem, do folku brytyjskiego z lat 60. i 70. I to wszystko łączy się w taką bardzo poetycką opowieść, która jakby żyje w swoim czasie, w swojej przestrzeni, do której trzeba się troszkę przyzwyczaić, bo jej właśnie powolność, i magiczność nie musi nam wszystkim odpowiadać. To wszystko, cała ta, ta otoczka, jest powiązana z bardzo niezwykłymi strojami, którą stworzyła pochodząca z Polski twórczyni Małgosia Turzańska, która już współpracowała przy Ain't Them Body Saints z Davidem Lowery i która tworzy. Za granicą i prawdopodobnie po Green Knight, bo wszyscy się absolutnie zachwycają jej strojami, będzie jeszcze bardziej rozchwytywana. No i tak powstało jedno z najbardziej oryginalnych dzieł ostatniego, ostatniego, ostatniego roku. Warto pamiętać, że ten Green Knight w tych swoich elementach dekonstrukcyjnych, w tych swoich elementach współczesnych, jakby poza tym, że kładzie nacisk na ekologię, że mam tutaj ewidentnie tę opowieść o człowieku, który czy o ludziach, którzy postanowili coś zabrać temu światu natury, i teraz ta natura żąda od nas odpłaty. I to jest takie bardzo współczesne i przy kryzysie klimatycznym Green Knight, jakby ma tutaj podteksty bardzo ewidentne, no to współczesne jest też podważanie cnot rycerskich. Otóż e, Gawain wybiera się na tę swoją, w tę swoją podróż po to, żeby stać się rycerzem, żeby udowodnić pewne cnoty, żeby udowodnić swoją honorowość i żeby przynieść chwałę. Ale przez cały czas różne postaci Pytają, po co mu to właściwie jest, do czego mu to jest, na ile faktycznie jest mu to do czegoś potrzebne, na ile faktycznie coś to udowadnia, a na ile jest to tylko pusty rytuał, związany na przykład z pewną pychą. Sporo jest w tym filmie ironii. Mam tutaj pewien czarny humor i bardzo mi przypomina ten film Małgosie i Jasia. I tutaj chciałem troszkę powiedzieć o. O Zgudzie Perkinsie, synu niego Perkinsa, który również tworzy horrory. który również tworzy horrory bardzo niesamowicie efektowne i bardzo wyrafinowane formalnie. Pewnie kiedyś troszkę więcej czasu mu poświęcę w innym odcinku audiowizualnego. Ale Małgosia i Jaś to taki film, który chciałbym polecić przy okazji niejako w tym odcinku. To film, który przeszedł troszkę bez większego echa. Przez nasze ekrany, a to film bardzo podobny w klimacie do yy, Zielonego Rycerza. To film podobnie wyrafinowany wizualnie, może nawet pod pewnymi względami bardziej, aczkolwiek fabularnie nie tak gęsty. I Małgosia i Jaś. Yy, pod koniec mogą trochę rozczarowywać, o tyle Green Knight jakby przez cały czas jest filmem bardzo bogatym i bardzo dużo nam dającym. Z drugiej strony mam wrażenie, że Green Knight czasami jest filmem, który jednak odrobinę za daleko jest zakochany sam w sobie i w swoich pięknych obrazach. Mimo wszystko ja bym ten film troszkę skrócił, troszkę przyciął niegdzie taki rodzaj samozachwytu. W Małgosi i Jasiu ja tego tak bardzo nie czuję, ale obydwa te filmy biorą właśnie jakąś starą baśnię, starą legendę bardzo charakterystyczną, bardzo znaną w kulturze europejskiej, i próbują z tego coś nowego wyciągać. I w obydwu tych historiach mamy też połączenia. Ze współczesną magią, z okultyzmem, takim, jak go dzisiaj rozumiemy. Ewidentnie zarówno Os Perkins, jak i David Lowry gdzieś tam zainteresowali się różnymi symbolami magicznymi i postanowili, jakby te magiczne wątki, takie jakie współcześnie rozumiemy, też przenieść do tych swoich magicznych światów. Z pewnością miało znaczenie dla Lowryego to, że. Pentagram jako ten taki demoniczny symbol, tak jak go dzisiaj rozumiemy, on się pierwszy raz pojawił gdzieś właśnie w tych opowieściach arturiańskich związanych z Gajwanem. Więc to jest również pewna taka ciekawostka to jest takie, takie połączenie jakby tego dawnego mistycyzmu z tym nowym. No ale powstał właśnie z tego film niezwykle interesujący, więc dla tych, którzy spodziewają się takiej typowej, mainstreamowej opowieści fantazy, to z pewnością ci będą rozczarowani, a ci, którzy szukają, Kina bardzo nietypowego, bardzo poetyckiego, bardzo oryginalnego, czasami wystawiającego nas na pewną cierpliwość, ale dającego dużo w zamian. No to serdecznie polecam Green Knight. No i do tego jeszcze właśnie takie ciekawe zastanowienie się również nad współczesnymi czasami. Na koniec taka ciekawostka jeszcze, że David Lowery twierdzi, że niewiele pamięta skręcenia tego filmu, ponieważ był. Bardzo ciężko chory podczas kręcenia tego filmu. To jeszcze było przed COVID-em, więc z pewnością nie był to COVID, ale jemu się wydawało, że może być tak, że to będzie ostatni film, jaki nakręcił. Tym bardziej, że zaraz po tym, kiedy już film nakręcono, to Lowery musiał przejść operację. Była to pierwsza operacja chirurgiczna w jego życiu, więc on faktycznie miał takie poczucie, że skoro już. Być może się nie uda, być może to już koniec to przynajmniej zakończy żywot takim naprawdę filmem, z którego można być dumnym. No więc e, Green Knight polecam. I jeszcze raz powtarzam, że warto przyjrzeć się e, tym niezwykłym kostiumom Małgosi. Turzańskiej. I na koniec jeszcze parę słów o Nowych Horyzontach, bo to jest chyba taki najciekawszy temat, jeśli chodzi o to, co w tym momencie się dzieje. Jestem na festiwalu od początku, będę do właściwie samego końca. No i ten odcinek kończy się takim wstępem do tego festiwalu. Ci, którzy śledzą mojego facebooka, właściwie są na bieżąco z tym, co myślę o różnych rzeczach tam pokazywanych, ale podcast też. Z nowych horyzontów będzie, tak jak na początku mówiłem. Festiwal jest oczywiście bardzo interesujący i przede wszystkim należy się cieszyć z tego, że w ogóle się odbył. Został troszkę przesunięty w stosunku do zwyczajowych terminów, jest troszkę później w sierpniu niż zazwyczaj na szczęście jest całkiem przyjemnie i całkiem ciepło, więc ogląda się filmy dobrze, ale też pomiędzy nimi jest interesująco. Mam takie wrażenie, ciekawe, jakie będzie zdanie innych osób, że pewne zmiany związane z COVID-em, które wprowadzono w tym roku są. Są dobre i można byłoby je zostawić. To znaczy, często takim problemem związanym z nowymi horyzontami był nadmiar. Nadmiar filmów po prostu. To znaczy Z jednej strony jest to zaleta, dlatego że Nowo Horyzonty to festiwal niezwykle różnorodny. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli jechać na jeden festiwal tylko w roku, to fajnie jest jechać na Nowo Horyzonty, ponieważ program jest tutaj tak różnorodny, że wcale nie trzeba iść tą typową, nowo ścieżką. Wcale nie trzeba iść tej ścieżką filmów konkursowych czy filmów takich właśnie nietypowych, jeśli chodzi o formę. Jeśli ktoś tego nie chce, to może tutaj zobaczyć też mnóstwo innego, bardzo dobrego, przede wszystkim współczesnego kina natomiast tym razem tych filmów jest troszkę mniej, więc łatwiej się w tym wszystkim połapać i nie ma takiego poczucia, jak wiele przegapiamy i myślę, że mimo tego, że jest ich mniej, to nie ma poczucia braku, nie ma poczucia niedosytu, ja nie mam poczucia, żeby tych filmów było za mało i tak jak zwykle oczywiście nie zobaczy się wszystkiego, co chciałoby się zobaczyć. Druga podstawowa zmiana jest taka, że seanse są troszkę inaczej rozłożone, to znaczy te najwcześniejsze zaczynają się wcześniej, te Najpóźniejsze zaczynają się później i kończą się też przez to później, więc festiwal jest tak w ciągu dnia bardzo rozciągnięty. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Jest więcej przerw między każdym seansem i. Tak naprawdę jest to moim zdaniem bardzo dobre i też mogłoby tak zostać. Oczywiście w tym roku podczas Nowych Horyzontów będzie można, jak zwykle, zobaczyć sporo bardzo ważnych produkcji, które są nagradzane na festiwalach. E, oczywiście, Titan, e, film nagrodzony Złotą Palmą, będzie tutaj można zobaczyć po raz pierwszy. E, też film Radu Jude, Niefortunny Numerek, lub Szalone Porno, czyli inne zwycięzca e, ważnego festiwalu. E, mamy Wortek z Gasparanoe, W ogóle Gasparanoe nieoczekiwanie okazał się być gościem festiwalu. E, no, mamy tutaj e, filmy jeszcze inne. Scan, na przykład. Drive my, car, drive my Car według Murakamiego. Mamy nowe filmy z Selinskiamy, Mała Mama. Mamy też polskie premiery. Mamy film, bowiem nie jest seks o Kalinie Jędrusik. Hiacynt Piotra Domalewskiego, film produkowany przez Netflixa, ale tutaj będzie przedpremierowo pokazywany właśnie w kinie. Mamy nowy film Zagatą Buzek, nowy film Łukasza Grzegorzka, Moje wspaniałe życie. No a jeśli chodzi o Cannes, to również film Memoria Apiciat Pongavera Satakula, który niestety nie jest obecny fizycznie na festiwalu, a szkoda, bo w tym roku jest również jego retrospektywa. Zresztą o tym Memori Tildą Swinton ja zacząłem pobyt na tym festiwalu, i y, okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo film był y, bardzo udany. Y, poza tym, y, skoro jesteśmy przy retrospektywach, no to no właśnie Pong Vera to cool. Y co jest oczywiście bardzo interesujące, chyba szczególnie dla młodszych bywalców nowych horyzontów, dlatego że ci, którzy od lat przyjeżdżają na ten festiwal, to myślę, że większość filmów o picząt Ponga Wraz znają, ale mamy też retrospektywę Ch Chant Chantal Ackerman. Niezwykle ciekawa reżyserka, nie dość znana i bardzo dobrze, że tutaj jej retrospektywa się pojawia, aczkolwiek. Obawiam się, że jest tak dużo interesujących rzeczy, że nie wiem, przynajmniej ja, nie wiem czy uda mi się wybrać na jakąś większą ilość. Filmów z tej retrospektywy. Mimo, że oficjalnie nic takiego nie jest napisane, to jest tutaj też coś w rodzaju takiej retrospektywy Mariusza Wilczyńskiego, który jest po wielkim swoim sukcesie filmu Zabito i Wyjedź z tego miasta. To nie jest sukces tylko polski. Pierwszy animowany film w historii, który wygrał Festiwal Filmowy w Gdyni, no ale też film, który w wielu miejscach jest, jest pokazywany i nagradzany. I teraz, jakby powracamy troszkę do twórczości Mariusza Wilczyńskiego, przyglądamy się, on sam się przygląda w ciekawy sposób swoim wcześniejszym filmom. Mamy tutaj też specjalny performance, czyli tworzenie animacji na żywo z, wraz z muzyką, czyli taki właśnie występ Mariusza Wilczyńskiego. Bardzo ciekawa jest sekcja Trzecie oko, porywaczki ciał, bo jak zwykle Nowe Horyzonty są powiązane. Film tutaj wiąże się z wydarzeniami. Jak już mówiłem, muzycznymi w przypadku na przykład wilczyńskiego, ale też ze sztuką współczesną, ze sztukami wizualnymi nad tym wszystkim czuwają odpowiedni kuratorzy, i to też jest bardzo ciekawe i takie bardzo inspirujące dla podcastu, takiego jak audiowizualne, że właśnie tutaj te różne media się łączą i to nie jest stricte tylko kino, ale coś dużo szerszego, jeśli chodzi o kulturę audiowizualną. A w trzecim oku jest to szczególnie interesujący temat seksualności, w dzisiejszych czasach. Z jednej strony w trzecim oku przede wszystkim filmy feministyczne, ale filmy feministyczne dobrane w pewnym kluczu, dlatego, że jednym z głównych tematów tej sekcji, trzecie oko, jest praca seksualna i różne jej, jej oblicze. Tutaj również same osoby z tego środowiska kręcą. O sobie filmy, więc mamy sporo interesujących tematów do refleksji. Takie bezkompromisowe kino, ale które zadaje ważne pytania na pograniczu rozważań ekonomiczno-społecznych. I mamy też tutaj takie pytanie, i o tym mówiła kuratorka Ewa Szabłowska sporo, czyli pytanie związane z tym, jak jednocześnie pokazywać. Seksualność, erotykę w sposób niekonserwatywny, niepatriarchalny, to znaczy upodmiotawiający między innymi kobiety i ich ciała. A z drugiej strony. Żeby to wszystko nie popadało w nowy purytanizm, żeby seksualność nie stała się czymś wyklętym, żeby ciało również kobiece nie stało się czymś, co jest tematem tabu, tylko żeby jakby ten erotyzm istniał zarówno w takiej swojej po prostu realistycznej wersji, żeby się go nie wstydzić, nie odrzucać, go nie chować, ale jednocześnie, żeby też był źródłem przyjemności, żeby nie wstydzić się przyjemności wynikającej z kina i żeby ta, ta przyjemność również w kinie i poprzez kino istniała, ale jakby już na zupełnie nowych, niepatriarchalnych warunkach. I czy da się to w ogóle zrobić, to jest właśnie jedno z najciekawszych pytań, które w tej sekcji się pojawia i będę się też temu z, wielką, z wielkim zainteresowaniem przyglądał. No i oczywiście mamy też konkurs. Konkurs jak zwykle jest czymś z jednej strony interesującym, a z drugiej strony kontrowersyjnym. Wiadomo, że nie wszyscy przebadają za filmami konkursowymi na Nowych Horyzontach, bo faktycznie tutaj selekcjonerzy wybierają filmy bardzo oryginalne, bardzo nietypowe, bardzo odważne, które są troszkę na takiej zasadzie hit and miss. Są tam rzeczy rewelacyjne, a czasami rzeczy, które jakby są dziwaczne, ale za tą dziwacznością nie do końca coś idzie. Bardzo ciekawe jury międzynarodowe w tym roku, które udało się zebrać pomimo pandemii. A szefową jury jest Olga Tokarczuk, która, jeśli ktoś jeździł na Nowe Horyzonty, to świetnie wie, że no, Olga Tokarczuk jest jakby częścią tego festiwalu. To znaczy, ona no, tutaj była zawsze, zawsze od kiedy festiwal jest w Wrocławiu, to na filmy chodziła, można było ją spotkać, można było z nią porozmawiać, co również mnie się zdarzyło. No, i teraz, jakby w sposób całkowicie naturalny, po dłuższej przerwie wracam na Nowe Horyzonty i Olga Tokarczuk wciąż tutaj jest, ale jakby w takiej zupełnie nowej roli. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, zobaczymy, jakie filmy zwyciężą, ale jest naprawdę bardzo interesująco. No, i oczywiście, mamy też te wydarzenia muzyczne. To znaczy, mamy filmy również muzyczne, na przykład dokumenty muzyczne, chociaż nie jest ich tak wiele w tym roku. Między innymi bardzo oczekiwany film Edgara Wrighta dotyczący zespołu Sparks. A ja jeszcze zapraszam, jeśli ktoś jest na Nowych Horyzontach, jest we Wrocławiu, zapraszam 18 sierpnia na godzinę 18 do słynnej księgarni Tajne Komplety, której filia jest zresztą w kini Nowych Horyzonty. Poprowadzę wtedy rozmowę ze znakomitą polską krytyczką filmową i historyczką sztuki Adriana Prodeus, wokół książki, którą napisaliśmy z Mogosią Miszkowiec i z Ewą Solasz, czyli wokół elementarza polskiej kultury. Jak pewnie niektórzy śledzący audiowizualnego wiedzą, wokół tej książki już organizujemy spotkanie od jakiegoś czasu. Podejmujemy za każdym razem jakąś inną dziedzinę kultury i oczywiście teraz porozmawiamy o kinie. Adriana Prodeus, to też pewnie wszyscy znakomicie wiedzą, jest specjalistką od awangardy i od kina animowanego, jest też autorką książki o temacie, Temersonach, Franciszce i y, Stefanie Temersonach, a Franciszka Temerson również jest jedną z bohaterek naszej książki. Nasza książka, chociaż podzielona jest tak sztywnie na kategorie, to ma takie postacie jak Zbigniew Rybczyński, jak Jan Lenica, jak Franciszka Temerson, właśnie którzy znajdzie się w innych kategoriach niż kino. A my chcemy troszkę z Adrianą Prodeus porozmawiać właśnie o nieoczywistym obliczu polskiego kina. Książka Elementarz Polskiej Kultury przede wszystkim zajmuje się tymi, którzy są. Tym, co w polskiej kulturze jest znane na świecie. No, i tutaj się przyjrzymy temu, co w polskim kinie jest znane na świecie, czym różni się to, jak widzi, widzą polskie kino na świecie, a jak widzimy je my. No i też temat w ogóle sensu elementarzy. Kanonów. To jest taki temat, na którym dzisiaj się dyskutuje. Czy to w ogóle ma sens? Może zupełnie inaczej powinniśmy podsumowywać swój dorobek kulturalny. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jeśli nie możecie być we Wrocławiu, to będzie można to obejrzeć i posłuchać również na Facebooku. To wszystko i bardzo dziękuję. Polecam się, i polecam oczywiście śledzić audiowizualnego i na Facebooku, i na wszystkich portalach, gdzie można słuchać podcastów. Ten odcinek też będzie oczywiście na YouTubie, natomiast ja powoli wchodzę już w taki tryb czysto, nowohoryzontowy. Mam nadzieję, jak najciekawsze wrażenia zebrać i będę je przekazywał w takim ukazującym się jeszcze do festiwalu, co jakiś czas audionotatniku z tego festiwalu. Te audiodentatniki będą tylko na portalach podcastowych, nie będzie ich na YouTubie. Pewnie nie będą jakoś bardzo długie, ale mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych będą jakoś tam ciekawe i na przykład wzbudzą dyskusję co do tego, co tutaj na Nowych Horyzontach obejrzeliśmy i jak to odbieramy. Bardzo dziękuję. Karol Szafraniec i do usłyszenia.